Jestem do synagogi. Ja wiem, bo myślałam, że coś będzie trzeba mi założyć. Chyba jeszcze stopień. Ja mam kapelusz. A może powinna być? Nie.
czyli podwyższenie, bo prawo nakazuje, że tora publicznie musi być odczytywana z podwyższenia. Więc wyjmowano ją z arki, 3 razy w tygodniu donoszono tutaj na bimę i wtedy wzywano kilku mężczyzn do czytania tory prawo mieli począwszy od 13 roku życia. Kiedy chłopak przychodził bar mitzwa, to jest taki obrzęd, on po raz pierwszy był w synagodze, że ten a taki syn takiej a takiej ma dzisiaj bar mitzwa i on był wzywany do czytania tory. I on się długo przygotowywał do tego, bo torę czyta się po pierwsze po hebrajsku, po drugie trzeba ją odśpiewać, bo tam są takie, no, musiał się nauczyć takich nutek, czyli takich znaków wokalizacyjnych i on odtwarzał to tak, jak to zapisali masoreci, więc usłyszał, że to tora musiała być czytana na podwyższeniu. Mówiono, że to taki symbol góry Synaj, albo symbol wywyższenia, nauczania tory nad sprawą doczesne. Także no, w każdej synagodze musiała być bima, najczęściej były to bimy drewniane. Łańcucka bima w państwie, w tej części Europy. W ogóle niewiele się zachowało. W starej synagodze u nas nie ma. Powstały te polichromie, one są na bardzo takim niskim poziomie artystycznym, że jakiś ludowi artyści musieli to malować, odbiegają w ogóle od poziomu reszty polichromii. Natomiast są absolutnie unikatowe przez to, że wprowadzono tak duże bardzo ciała człowieka. Czasami te kasyki dzisiaj, jak przeczytają, zatrzymują się tu na schodach i tak naprawdę kontratuje się tam. Bo z pytanie, kiedy pytają, słuchaj, czy tego przypadkiem po wojnie nie było malowane, Żydów nie było, bo ciężko im jakoś sobie to wytłumaczyć, że to w sobie synagodze. W zasadzie synagoga powinna mieć tylko modlitwy i ornament. I to jest najbardziej potrzebne.